was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy się uczyć od jednego z lepszych koreańskich graczy Teamfight Tactics z turnieju o 150 tysięcy dolarów. Turniej rozgrywał się na serwerze PBE, czyli na tym serwerze, gdzie jest 50 nowych postaci, które niedługo wejdą na serwery live, tak więc warto się przygotować, warto zerknąć, co jest grywalne, co jest dobre i zaczynajmy. Na samym początku widzimy 4 itemki, czyli rózga, rękawica, łezka oraz armor. Maokai już jest na drugim poziomie, Renekton, Ivern, Diana, Rexai oraz Warwick na ławce. Czego będziemy szukać w tej grze, to jest postacie, które Keen kupuje, czyli postacie, które prawdopodobnie są dobre, które warto jest kupować w nowym patchu z nowymi postaciami. Maokai na drugim poziomie od razu dał mu itemkę, rękawice. Bardzo fajnie tutaj działa, widać, że Kogma, patrzcie jak wolno Kogma wbije. To jest możliwe, że jeden atak na jakieś 2 sekundy. I Maokai wygrywał od pierwszą walkę. Nie wiem ile Maokai kosztuje, nie sprawdzałem. Może, raczej kosztuje 1 golda. Wątpię, że postać za 2 golda już by miał na drugim poziomie. Wybiera on tutaj 2 druidów już ma. To oni chyba odnawiają manę, o ile się nie mylę. Albo tworzą jakiegoś stworka, kurde nie pamiętam, teraz jeszcze nie grałem wystarczająco dużo na tym patchu, żeby wiedzieć co 2 druidów robi, ale jest to buff złoty, czyli więcej druidów już nie można mieć, więc warto o tym pamiętać, że tak wcześnie w grze można już mieć złote ulepszenie, nieważne co ono by nie robiło. I zobaczymy w co on będzie tutaj szedł w tej grze. 2 Nasusów sprzedał. Jak na razie tutaj widzę 2 Inferno też na ławce, czyli Diana oraz Varus. Varus oczywiście na skinie Inferno, tak samo i Diana, żeby te synergie miały jakiś tam sens. Druga walka wygrana. Bardzo fajne jest to na górze. Podoba mi się to, jak oni to zrobili. Może wyciszę go, bo i tak nie za bardzo słyszę, co on mówi, przez to, że jest tam szum na tym turnieju. Tutaj nie ma już tej takiej dziury, to fajnie załatali. I te na górze walki są jakoś tak lepiej pokazane. Minimalistyczne podejście Kiana. Więcej buffów jak na razie tutaj nie ma. Dochodzi teraz Woodland. Też nie wiem co on robi niestety. Nie przygotowałem się wystarczająco, ale 2 buffy już tutaj widzimy są złożone z druidów oraz z Woodlandu. I powinien tą walkę chyba też wygrać. Zyra tworzy te stworki na swoim ulcie, na swojej umiejętności, to jest bardzo fajne. Tutaj stawia swoje postacie w tym buffie. Co jest warto zauważyć, to jest to, że teraz mamy 4 kratki do dyspozycji, czyli tych postaci o wiele lepiej możemy dysponować swoimi postaciami, lepiej je ustawiać wokół właśnie tych kratek, które dają buffa. Pamiętajcie o tym, że teraz jest 1 lub 2 kratki, które dają nam jakieś wzmocnienie dla naszej postaci. A druid chyba się klonuje, jeżeli się nie mylę. No, 2 razy Maokai tutaj wyskoczył. One chyba się randomowo klonują, jedna postać. Bardzo możliwe, że to jest druid właśnie. Dobry win streak, 5 winów. Myśli czy kupić Malphite'a pod Mountaina. Bardzo szybko dostał tego Malphite'a już na 5. poziomie. Raczej go nie kupi. 2 razy Diana na 2. poziomie pod Inferno. Lub pod Asasyna, jeszcze nie wiem za bardzo. Pozbył się swoich buffów teraz. Sprzedał Nikos Help, bardzo fajny item, zawsze można wrzucić jakąś drogą postać na wyższy poziom. Zyra tutaj też jest pod Inferno, pod co on będzie grał? 2 razy Cloud, nie wiem co Cloudy dają też. Zagrałem jak na razie tylko jedną grę na tym patchu, tak więc nie za bardzo wiem co oni tam robią. Dźwięki z gry by się przydały, ale jest taki szum od niego z mikrofonu. Jego też nie słyszę. Chyba lepiej będzie jak podłożę jakąś muzyczkę zamiast słuchać tego szumu, który może tutaj popsuć. I ma 3 asasynów oraz 2 cloudów. Z tego co wiem to asasyni działają w ten sam sposób. Tutaj nic się nie zmieniło. Zobaczmy co tam dalej pójdzie. Predator. Pod to grałem właśnie akurat jedną grę. To jest bardzo fajne, bo jeżeli postać ma poniżej 20% HP, to wtedy Predator zabija ich na raz. Myślę, że może to być ciekawe zagranie. Yasuo pod Clouda. Jak na razie to trochę tutaj miesza, nie wiem za bardzo pod co on tutaj idzie. Rise of the Elements, tak się nazywa ten patch, rotę tutaj macie napisane po prawej. Tutaj się sklonował znowu ten Maokai w przeciwnym teamie, czyli to jest raczej buff od druidów albo od Woodlanda, nie wiem, jedno z tych dwóch. I czy utrzymał on swojego winstreaka tutaj? 6 winów. Możliwe, że opłacało mu się troszkę przerolować Golda, żeby wzmocnić swoją ekipę, żeby utrzymać tego winstreaka. Chociaż możliwe, że i tak się uda. 3 aż były te potworki od Zyry stworzone. Na 100 HP cały czas utrzymywane. I jak na razie to nie wiem za bardzo, w co on idzie. Assassinem jest Diana na pewno. Nie wiem, czy Kiana nie jest też assassinem. Kha'Zix, Kiana oraz Diana to jest 3 asasynów, których on złożył. I Zyra z Ginso na 2. poziomie pod Inferno. Na 7. poziomie dopiero będzie mógł dołożyć 3 Inferno albo pozbyć się Cloudów. Nie wiem, które jest ważniejsze, dlatego to oglądamy, żeby się dowiedzieć, żeby się troszkę nauczyć. 8 winów jak na razie, no niesamowicie dobra gra mu się tutaj układa. Kolejna karuzela, pod co on będzie szedł? Pewnie pod BF-a. BF zawsze jest dobrym itemem, mega dużo itemów można złożyć z BF-a. Skupił Nocturna, nie wiem, czy to jest pod Steela, czy pod Predatora, chyba pod Steela, bo Predatorów już by musiał wcześniej zbierać z Kogmawem oraz z Rexajem. Nie wiem, czemu trzyma tego jednego Rexaja, jak wypadł drugi, to nie kupił. Dziwna troszkę decyzja. Twitch tutaj już jest na Red Buffie oraz na Hurricane'ie. No ciekawe, czy to będzie jakiś hypercarry grany z tego Twitcha, czy będzie to grywalne. Jak na razie 3 asasynów bardzo dobrze sobie radzi. Kha'Zix teraz też ma inną umiejętność. Nie wiem, czy Kha'Zix nie jest przypadkiem droższy teraz, albo nawet dużo droższy. Daszuje na swojej niewidzialności, czyli coś takiego jak Kha'Zix trochę, jak Kai'Sa troszkę. 2 razy Nocturne oraz Rexai trzymani na ławce. No nie mam pojęcia, po co on tutaj idzie. Inferno nie idzie, bo tak to by kupował Varusa, albo nie sprzedawałby tego Varusa, którego już miał. Na razie tylko Cloudów i Assassinów trzymano. Musimy się poczekać i dowiedzieć, pod co on pójdzie w dalszych etapach gry, jaka będzie tutaj finalna kompozycja Kiana. Jak na razie 10 winstreaka, 63 golda, no niesamowicie dobrze mu się układa ta gra. Myślę, że zaraz pójdzie w 7. poziom. Albo trochę golda przeroluje, bo jednak ma 3 postacie na 1. poziomie. Raczej straci swojego winstreaka, jeżeli utrzyma takie te 3 postacie. I zobaczmy, co mu tu poleciało. 2 razy gold, 2 itemy i spatula. Nie, Thornmail. Chyba nie najlepszy item w tym patchu, z tego co wiem. Nie za dużo postaci zadaje obrażenia fizyczne. Mocne obrażenia fizyczne, przynajmniej ja nie znam takich postaci. Tak więc Thornmail raczej nie najlepszy. Pozbył się Maokaja na 2. poziomie. No i pod kogo on tutaj idzie? Cloudów zbiera trochę. Steel. Ok, ma 2 Steel. Nie wiem, co oni też dają, niestety. Co to jest? Czy to jest Nasus na skin? Nie, Nasus jest lightem. Co to jest za postać? Nie wiem, co to jest za postać tu w tym fioletowym skinie. Nie mogę poznać po tym, jak stoi. Wygląda trochę jak Nasus, ale to nie jest Nasus. Czy to jest Sion? Chyba Sion to jest. Bardzo możliwe, że to jest Sion. Kto tu zadaje najwyższy damage? U niego Olaf jest bardzo silnym. A tutaj Nocturne wraz z Rexai zadają bardzo wysokie obrażenia. 11 winstreaka, 100 HP, no. Lepiej ta gra mu się nie mogła ułożyć, tak naprawdę. Myślę, że może sobie teraz oszczędzić trochę, poczekać na 8. poziom. I wtedy znaleźć jakieś mocniejsze postacie, żeby zastąpić te postacie, które teraz ma. Cloudy, co jest ciekawe, wskakuje bonus lepszy na 2, 3 oraz 4, czyli nie trzeba ich zbierać zbyt dużo, żeby ten bonus był dużo lepszy. Możliwe, że ten buff też daje Clouda. Robi z kogoś Clouda. Nie wiem za bardzo jeszcze, co ten buff daje. Jest to na drugim poziomie, teraz jest troszkę słabszy. Ta postać kosztuje tylko 2 golda, a nie 5. Tutaj może przegrać w końcu. No raczej tak, przegra w końcu swoją pierwszą grę. Traci 8 HP, ale bez większego problemu. I tak będzie miał 50 golda, może pchać 8 level. Ta przegrana za dużo tutaj nie zmienia. I nic nie kupuje nadal. Na ławce są 3 postacie, w tym Sion. Tu może dokupić drugiego Siona, czego nie robi. 700 zakryta ktoś uderzył. Nie wiem kto to jest, na pewno jakiś asasyn. Kha'Zix bije dużo. Kha'Zix na pewno bardzo dużo bile. 4000 obrażeń tam było od kogoś. Zobaczmy od kogo było 4000 obrażeń. To jest Kha'Zix. Bardzo możliwe, że to jest Kha'Zix albo Nocturne. Nie, tu jest Nocturne, 3500, to jest chyba Kha'Zix. 4000 obrażeń. No bardzo dużo, czyli Kha'Zix carry po 3 asesinów. Może to być jakaś tam grywalne. Oprócz tego, co on tutaj jeszcze ma? 2 desertów dołożonych. Nie wiem co oni robią. To będzie raczej Azir oraz... To jeszcze jest desertem. Azir oraz Kha'Zix. Czyli idzie w dużo takich małych, pojedynczych buffów. Raczej nie składa tutaj kompozycji z 6 tych samych jednostek, jak to kiedyś możliwe, że często się robiło, takich na przykład Nobli lub 4 Rangerów. Bardziej tutaj składa takie pojedyncze buffy, pojedyncze kompozycje. Tutaj kolejna walka przegrana. Troszkę przeskipuję te walki, bo dużo one nie wnoszą. Teraz jest taki etap, że czekamy na Raptory. Ta walka też dużo nie zmieni. Można ją skipnąć, raczej będzie przegrana. Akurat była wygrana. No i po Raptorach tu będzie najważniejsza decyzja. Ezreal jest za 3 w ogóle, Glacial i Ranger. Czyli to jest taka nowa Ash z tego co widzę. I co my tu mamy z Raptorów? Drugie Nikos Help. No to już wiemy, że jeżeli znajdziemy jakąś postać za 5 golda, to wtedy możemy sobie użyć 2 razy Nikos Help. I wtedy ta postać wskoczy nam na drugi poziom. Bardzo mało tutaj kupuje. Kolejny Zed mu się trafia. Może raz użyć Nikos Help, jeżeli by tak zadecydował. Mam Siona na drugim poziomie. Tego Blade'a złożył na Nocturnie. No, ja rzadko składam ten item. Ale możliwe, że na takim Nocturnie, patrzcie, już ma 4 staki, czyli już dokłada sobie on 60 AD, 75 AD, 90 AD. No, może to się okazać bardzo mocny item teraz. Szczególnie, że nie ma hextechów, tak więc ten item nie zostanie wyłączony. I co on ma? 2 deserty, 2 steele, 3 asasyny, 3 cloudy. No nie wygląda jakby to było zbyt dużo buffów. A cały czas wygrywa. Cały czas jakoś tam sobie radzi. Na pewno wrzuci Zeda zamiast jakiegoś asasina. Zobaczymy zaraz za którego. Nikos Help cały czas trzyma, ma 80 HP, nie musi używać tych Nikos Help. Tutaj gra przeciwnik berserkerków, czyli oni skaczą na pierwszą jednostkę, którą widzą. Może też użyć 2 razy Nikos Help, żeby wrzucić Nocturna na 3. poziom. Tak też może zagrać. I Nocturne ile zadaje obrażeń? 5000 obrażeń, czyli Nocturne tutaj jest takim głównym carry. A oprócz tego w sumie nic innego się tutaj nie dzieje, co by było warte zwrócenia uwagi. Kiana bez itemów też chyba całkiem dużo robi. Trzymają cały czas w swojej drużynie. Wygląda na przegraną i to mocno przegraną. Możliwe, że to jest przez tego Mundo, który całą mapę w sumie zamroził. Dlaczego ten Nocturne teraz nie może się rozpędzić przez tego slowa, którego dostaje. Patrzcie jak on się leczy z umiejętności. A jednak wykierował. Jak on się leczył z tej umiejętności. 3 postacie się... Taki trochę Darius, tylko bardziej hypercarry. Cały czas się leczył, plus zadaje wysokie obrażenia. No to jest mega dobry pomysł na hypercarry. Możliwe, że lepsza itemka by mu się przydała zamiast tego buffa, który on tutaj ma. Nie wiem co ten buff robi, ale zakładam, że jakiś item, który dostanie ze smoka lub z karuzeli mógłby się przydać tutaj zamiast tego buffa, który tutaj jest z planszy. Tutaj Sion na 3. poziomie. Kiana ma bardzo fajnego stuna też. 2 osoby na kilka sekund z tego co widziałem, jakieś 3 sekundy możliwe. Nie zostaje w sytuacji top 4. Ostatnia walka przegrana, czyli nie wygrywa ze wszystkimi. I znowu podbicie od Siona bardzo mocne. Nocturne się uleczył za pół HP, pewnie zaraz znowu się uleczy za pół HP. No niesamowicie mocna postać. Mimo tego, że zostaje sam na 3, sam na 4, to myślę, że i tak wygra tutaj. Chociaż za wolno bije, żeby się uleczyć. No troszkę za wolno bił, żeby się uleczyć. A Zed cały czas się klonuje. Czy on sprzedał Zeda, czy on też go ma? Sprzedał 2 Zedów. No nie, no to myślę, że to jest błąd trochę, co? I asasynów nie ma. Nie ma asasynów, dobra. Ale Zedów sprzedał, tak? Sprzedał 2 Zedów. No myślę, że to jest trochę błąd. Szczerze mówiąc. Lux za 7 golda. No to jest coś, czego jeszcze nie widzieliście wcześniej. A staje się ona Steelem, co? Czekajcie. Czekajcie, czemu Steel skoczyło na 4? Czy Steel z 2 skoczyło na 4, tak? Avatar 4 Steel. Czemu to się tak stało? I użył 2 razy Nikos Help i teraz ma Lux na 2. poziomie. Steel na 4. Nie wiem, czemu Steel jest na 4, a nie na 3, jeżeli ona się zamieniła w tego Steela. No, ciekawe zagranie. Ja nie wiem, co ten Steel robi, tak więc ciężko się wypowiedzieć, czy to jest jakiś tam super mocny buff. No, jak tu ktoś uderzył 550 true damage'em. Ciekawe, kto to był. I zobaczmy, kto zadaje najwięcej obrażeń. Lux 2000, Nocturne prawie 3000, tak więc równo rozłożone, nie ma pojedynczego hypercarry tam w tej drużynie. Olaf 12 wystakowanych Deathblade'ów. I top 4, wszyscy mają mega mało HP. Wszyscy mają mega mało HP w top 4. Raczej wygra tam grę, jeżeli tutaj nikt go nie zaskoczy. 2 razy Thornmail na Sionie się trafił. No przez to może przegrać. I ten Olaf pod hypercarry. Patrzcie, jak on się zacznie rozpędzać wraz z tym Blood Teasterem. Zacznie się leczyć mega mocno. Niewystarczająco mocno tym razem. Raczej wygrana i wyrzuci on Kiplera. I zostają w sytuacji 1 na 1 wraz z Hafu. Bardzo znana streamerka na Twitchu. Zobaczmy, jak ta walka się potoczy. Lux tutaj nie trafiła ultem. Przeciwna Lux od Hafu. No raczej to wygląda jak wygrana. Chociaż nie, Zed jest na 2. poziomie. Tutaj jeszcze żywy, tak więc to może trochę pokrzyżować plany. 2 razy Nami jeszcze jest na ławce. Pewnie czeka na tą Nami, żeby ją rzucić na 2. poziom. No nie wygląda to zbyt kolorowo tak naprawdę. No nie wygląda to dobrze dla Kiana. Ten Zed jest troszkę zbyt silny. Rzuca Nami na 2. poziomie. I co nadaje ta Nami? Mistyka? Tak, Mistyka dodaje tutaj, czyli o ile się nie mylę, to 2 Mistyków daje 50 odporności na magię, co może się tutaj bardzo przydać, bo wiele osób tutaj bije obrażeniami magicznymi. Freak tutaj w kamerce. Tak, jeżeli się nie mylę, Riot Freak. Tons of Damage. Ogląda ten turniej. I czy tutaj będzie wygrana? Będzie blisko. Redemption, czyżby uratowało sytuację? Sklonował się jeszcze ten Z. 2 razy się już sklonował. Chyba, że wygra ten Nocturne. Będzie close, ale to nie jest wystarczająco, żeby wygrać całą grę. Zostanie jakieś 5 HP. Dokładnie 5 HP zostaje, czyli jeszcze jedna walka potrzebna, żeby wygrać. 2 razy Tarik. Kupuje obydwu. No i nie ma różnicy, co on zrobi z pieniędzmi, tak? Niczego tutaj już nie szuka. Zobaczmy, co tu się stało. Czemu on sprzedał wszystkie swoje jednostki? Czy on dał Hafu wygrać po prostu? Czy Hafu sprzedała swoje jednostki? Bardzo możliwe, że ona sprzedała swoje jednostki, dlatego on też sprzedał wystarczająco jednostek, żeby wygrać po prostu. No tak. Czyli poddana gierka od Hafu, a Keen wygrywa pierwszą gierkę w turnieju o 150 tysięcy dolarów. Myślę, że nagram jeszcze kilka odcinków z tego turnieju, żebyśmy się mogli dowiedzieć, co będzie dobre w kolejnym patchu, gdy wyjdzie 50 nowych postaci. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia.